Witam Was serdecznie, kochani. Nazywam się Artur Ceroński. Prowadzę obecnie taki cykl nauczań, który zatytułowałem Z łaski przez wiarę. Jest to dzisiaj trzeci z kolei odcinek tego cyklu. Cykl ten ma na celu położenie bardzo silnych, fundamentalnych podstaw do zrozumienia, czym jest łaska i wiara w Królestwie Bożym. Tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, są to dwa podstawowe filary, na których funkcjonuje cały system chrześcijaństwa. Na tym opiera się nowe przymierze, które Bóg zawarł z nami w Chrystusie Jezusie. I zależy mi bardzo, żeby każdy człowiek, który narodził się z Bożego Ducha, miał jasny pogląd w stosunku do tego, co może osiągnąć tutaj na ziemi za pomocą łaski i wiary. Zależy mi też na tym, żeby cykl tych nauczań był pewnego rodzaju podwaliną do poszukiwania Boga dla osób, które tego Boga jeszcze nie odnalazły, żeby te osoby mogły zobaczyć, że tak naprawdę chrześcijaństwo to nie jest system zasad i reguł, które należy przestrzegać, tylko jest to system życia oparty na łasce, czyli niezasłużonej Bożej przychylności i w związku z tym Bożych zdolnościach w nas i na wierze, czyli bezwzględnej pewności, że właśnie ta łaska jest najbardziej funkcyjnym tematem obecnego czasu. Dzisiejsze nauczanie, przyjaciele, nosi tytuł Łaska, czyli nowa natura. Ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od listu do Galacjan 2:19-20. I Słowo Boże tutaj mówi: albowiem ja przez prawo umarłem prawu, abym żył Bogu. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Widzimy tutaj bardzo silny nacisk położony na to, że Paweł jasno określa fakt, że on przez prawo umarł prawu. Czyli że żyjąc wcześniej pod prawem, on tak naprawdę nie był człowiekiem, który odnosił w wyniku tego życia sukces. Tylko że te życie pod prawem, a on żył pod prawem, kiedy jeszcze Pana Jezusa nie znał, to życie pod prawem doprowadziło do tego, że on zaczął umierać w systemie tego prawa. Zaczął umierać w systemie tego prawa. I jakby poznając Pana Jezusa, to była kulminacja jego śmierci, śmierci jego starej natury dla całego systemu prawa. A więc kiedy Paweł poznał Jezusa Chrystusa, to on zupełnie umarł dla prawa, a zaczął żyć dla systemu łaski. Mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja. I tutaj mamy greckie słowo ego, a więc żyje już nie ego, żyje już nie żyje moje ego, ale żyje we mnie Chrystus. A więc widzimy, że łaska doprowadza do tego, że stara natura człowieka umiera. Łaska jest w pewnym sensie zabójcza dla starej natury człowieka i ożywiająca nową naturę. To dzięki łasce Bożej, dzięki Jego przychylności i dzięki Jego zdolnościom my zaczynamy być nowymi ludźmi. A więc nie dlatego, że przestrzegamy prawa, nie dlatego, że jesteśmy dobrymi wykonawcami prawa, że jesteśmy dobrymi ludźmi w systemie prawa Bożego. To nie to nas ożywia, to nie to powoduje, że powstajemy do nowego życia, ale właśnie wejście w system łaski, czyli śmierć dla prawa, to jest jakby pierwsze uderzenie łaski w życie człowieka. Człowiek staje się absolutnie niezależny od Bożego prawa. I wtedy to dopiero jego
stara natura, jego ego umiera, prawda? A powstaje w nim nowa natura, nowy człowiek. I Paweł mówi, żyje już nie ego, ale żyje we mnie, czyli w moim duchu Chrystus. Chciałbym, żebyśmy do tego dodali drugi list do Koryntian 5:17. Drugi list do Koryntian 5:17, gdzie Słowo Boże mówi, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Do czego doprowadza wejście w system łaski? Do tego, że stare rzeczy, one przemijają, kończą się. One mogą jeszcze zostawać w naszych umysłach jako jakieś flashbacki z przeszłości, ale one nie posiadają już żadnej mocy do tego, aby ogarniać nasze życie, aby władać w naszym życiu. A więc wejście w łaskę powoduje, że powstaje w nas zupełnie nowa natura, nowa przestrzeń, że nasze ego umiera, a powstaje zupełnie nowy człowiek. Bez względu na to, czy my to czujemy, czy my tego doświadczamy, czy nie, czy też w jakim stopniu tego doświadczamy, jest to duchowy fakt. Łaska, ona często nie od razu jest dla nas dotykalna tak bardzo. Często po przyjściu do Jezusa odczuwamy pewną ulgę, ale to jest coś, co jest naprawdę początkiem całego zjawiska, bo oto właśnie, kiedy Ty przyjąłeś tą niezasłużoną przychylność Boga i otworzyłeś się na Jego zdolność, która weszła w Ciebie i stworzyła w Tobie nową naturę, oto właśnie Ty jesteś teraz zupełnie nowym człowiekiem. Stare przeminęło. Niby wyglądasz tak samo, niby masz ten sam ton głosu, niby jeszcze tutaj błądzisz, upadki się pojawiają w Twoim życiu, ale jesteś nowym człowiekiem i my musimy to zrozumieć, że to jest duchowy fakt. Jest to duchowy fakt, a więc łaska, ona powoduje powstanie nowej natury i jednocześnie śmierć starej natury. Czyli łaska zabija starego człowieka i zradza do życia nowego człowieka. To łaska zrodziła mnie do życia w 2001 roku i jestem tego świadkiem. Jestem świadkiem, moje życie jest tego świadkiem. To, że ja jestem nowy. Mimo, że w oczach ludzi to może wyglądać zupełnie inaczej, ale to jest nieistotne. Istotą sprawy jest duchowa rzecz, która zaszła we mnie. Przyjąwszy łaskę, zgodziwszy się z tym, że Bóg jest mi przychylny, że Bóg nie ma do mnie żadnego żalu, że Bóg przebaczył mi grzechy, że Bóg jest po mojej stronie, przyjąwszy łaskę, stałem się czynnym uczestnikiem natury Boga. Moja natura umarła, a natura Boga stworzyła we mnie zupełnie nową przestrzeń, która się nazywa przestrzenią chrystusową, czyli nową naturę we mnie stworzyła, nowego ducha. Łaska zabiła starego Artura i łaska w jednej chwili postawiła do życia nowego Artura. Ewangelia Mateusza 9:17. Ewangelia Mateusza 9:17. I mamy tutaj taki zapis. I nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają. Wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. Widzimy tutaj, że nie ma możliwości połączenia życia z łaski i życia według własnych uczynków opartych na prawie Boga, czy też jakimkolwiek innym prawie. W momencie przyjęcia łaski, czyli niezasłużonej przychylności Boga, absolutnie tracimy swoją własną sprawiedliwość i nie jesteśmy według tej sprawiedliwości już nic warci. Ależ jaką mamy teraz zamianę? Że skoro straciliśmy wartość naszego ego, tak? To w tym momencie my natychmiastowo zyskaliśmy wartość Bożą. Mamy wartość Bożą.
Nie mieszamy tych rzeczy. Nie można troszeczkę żyć z łaski i troszeczkę żyć na podstawie własnych uczynków, starań i prób przestrzegania Bożego prawa, czy też jakiegokolwiek innego moralnego prawa systemu świata, który nas otacza. To jest niemożliwe, ponieważ kiedy my przyjmujemy łaskę, to łaska rozsadza ten stary system wartości. Czyli tak naprawdę, od momentu, kiedy przyjąłem łaskę, ja przestałem starać się żyć poprawnie. Uwierzyłem za to, że łaska, która weszła do mojego życia, ona będzie mnie uzdalniać do poprawnego życia bez mojego udziału. Że jedynie będę się zgadzał z tym, co się dzieje we mnie, będę za tym podążał, tak? I te rzeczy będą następowały w pewnym sensie poza całym systemem moich starań. Idziemy dalej. Ewangelia Łukasza 5:39. Ewangelia Łukasza 5:39. I mamy taki zapis. I nikt, napiwszy się starego, nie chce od razu młodego. Mówi bowiem, stare jest lepsze. A więc rzeczą normalną jest, że nasza psychofizyczność, ona będzie się buntować przez jakiś okres czasu co do faktu, że żyjemy z łaski. A więc chrześcijanin, który zaczyna żyć z łaski, on zaczyna odczuwać wewnętrzny konflikt, bo jego psychofizyczność jest przyzwyczajona do tego, aby się starać, aby usiłować, aby zasługiwać. Natomiast łaska, która jest w tym chrześcijaninie, która stworzyła jego nową naturę, ona będzie mówiła coś zupełnie przeciwnego. Uspokój się, wycisz się, poprzebywaj z Bogiem, nie spiesz się, zaufaj Bożemu Słowu. Nie staraj się przypodobać Bogu i nie staraj się przypodobać ludziom. Oto łaska moja będzie w tobie działać tak, abyś osiągnął sukces. Ale nasza dusza musi się do tego przyzwyczaić, bo ona przez całe swoje życie była używana przez nasze ego, czyli starą naturę, do tego, aby się starać. Tak czy inaczej się starać, bo to jest nieważne, czy się starała o dobre rzeczy, czy o złe rzeczy, ale się starała, ciągle się starała, prawda? Czyli ona musi się teraz przeskoczyć na te tory łaski. I to jest proces pewnego rodzaju i trzeba się z tym pogodzić i trzeba zrozumieć, że ten proces, on po prostu jest procesem, prawda? Nie przyspieszymy tego procesu, ale bardzo ważną rzeczą jest, żeby nie opóźniać tego procesu. Czyli żeby nie oddawać tej naszej duszy, prawda, autorytetu i żeby kiedy ona zaczyna się starać, żeby po prostu delikatnie klepnąć ją w plecki i powiedzieć: zamknij się i uspokój się. Łaską jestem zbawiony. Nie ze mnie to. Boży to dar. A więc duszo moja, czyli psychiko moja, milcz, nie będziesz się starać, nie będziesz usiłować, będziesz teraz skupiona na Bożej łasce, czyli Bożych zdolnościach, które są w moim duchu. W ten sposób musimy postępować. Dalej, przyjaciele. 1 Koryntian 5:17. Pierwszy list do Koryntian, 5:17. Tutaj mamy taki zapis, przepraszam, 5:7. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. A więc widać, że odpowiedzialność życia z łaski leży po naszej stronie, nie po stronie Boga. Czyli Bóg mówi tak: ja dałem ci moje zdolności, teraz ty musisz wierzyć w to i nie mów mi, że nie możesz, bo możesz. Rozwijaj swoją wiarę. Kiedy będę mówił o wierze, będę mówił o tym dużo, dużo więcej, ale Bóg mówi, to po twojej stronie jest odpowiedzialność. Czyli ja mam odpowiedzialność, aby nie usiłować, aby się nie starać, aby nie rozbudowywać własnej sprawiedliwości, własnego systemu wartości, własnych poglądów, żeby się nie napinać
Jestem zobowiązany, żeby wierzyć w łaskę, która jest we mnie. To jest moja odpowiedzialność. Ja muszę usunąć stare systemy z mojego życia. Usunąć je. Poprzez co? Poprzez akty woli. Poprzez decyzję, że ja będę żył z łaski, że ja nie będę się starał, że ja jestem pewien mojego zbawienia, jestem pewien mojego uświęcenia, jestem pewien tego, że Bóg jest we mnie, że Jego zdolności są we mnie, że Bóg jest mi przychylny. Jestem odpowiedzialny, przyjaciele, żeby o tym mówić, żeby to ogłaszać do siebie samego, do innych ludzi i żeby postępować zgodnie z tym, co ogłaszam. Ja usuwam w ten sposób ten stary zakwas. Usuwam go. List do Efezjan 2:15. Kolejna rzecz. List do Efezjan 2:15. On, czyli Chrystus, zniósł prawo przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. On zniósł prawo przykazań i przepisów. Kto zniósł prawo przykazań i przepisów? Ten sam Bóg, który je wniósł. Bóg kiedyś ustanowił prawo przykazań i przepisów, a potem w Chrystusie Jezusie je zniósł. Zostało zniesione. Dlaczego zostało zniesione? Aby w wyniku zniesienia tego prawa mogła wkroczyć Jego łaska. Czyli niezasłużona przychylność. Wcześniej ta łaska była w zasadzie nieosiągalna na ten globalny sposób. Jednostkowo ktoś tam umiał jakoś troszeczkę po nią sięgać, aczkolwiek ofiara z Chrystusa nie była złożona, więc ta łaska była jedynie pewnego rodzaju maleńkim pierwiastkiem całego zagadnienia serca Bożego, jeżeli chodzi o Jego łaskawość. Tutaj widzimy, następuje globalny system zniesienia systemu prawa. Bóg zniósł 10 przykazań, Bóg zniósł te setki przepisów, On to zniósł wszystko i On mówi: oto jestem przychylny Tobie mimo. I teraz, kiedy Ty w to wierzysz, to rodzisz się na nowo i powstaje nowy człowiek. Czyli z dwóch powstaje jeden. Co to znaczy z dwóch powstaje jeden? Z Chrystusa i z Ciebie powstaje jedna nowa natura. Rozumiecie, przyjaciele? Tak naprawdę my już nie jesteśmy nawet homo sapiens, kiedy się narodziliśmy z Bożego Ducha, tylko jesteśmy Chrystusowcami, bo ten homo sapiens to miał martwego ducha. To był człowiek myślący, ale niewierzący. Homo sapiens to jest niewierzący myślący. Wiecie, o co chodzi? Homo sapiens to jest człowiek myślący, ale człowiek niewierzący. Natomiast Chrystusowiec jest to człowiek często nie do końca super myślący, przynajmniej na początku, ale na pewno wierzący. I oczywiście potem w wyniku tego wierzenia rozwija się i jest człowiekiem super myślącym. Tak? Ten super homo sapiens. Super. Natomiast widzimy wyraźnie, że prawo zostaje usunięte na rzecz łaski. I ta łaska, która jest uwolniona przez Boga, ona powoduje, że przyjęcie jej powoduje, że powstaje w człowieku nowa natura. Natura, która jest połączeniem Boga i człowieka. I ten twór nazywa się nowym stworzeniem, czyli chrześcijaninem. Inaczej chrystusowcem. List do Efezjan 4:22-24. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. A więc widzimy trzy rzeczy. Zwlec, odnowić duchem umysł i przyoblec. A więc jak wygląda pewien proces wchodzenia w system łaski? Po pierwsze,
przeciwstawiamy się wszelkim zakusom naszej duszy, aby się starać podobać Bogu, podobać ludziom, aby się w ogóle starać być porządnym. Przeciwstawiamy się temu. Mówimy, nie, duszo nasza, ty nie będziesz działała w systemie własnej sprawiedliwości. Nie szukamy tej własnej sprawiedliwości w swoim życiu oraz w życiu innych ludzi. Czyli zwlekamy to z siebie. Następnie odnawiamy duchem umysł, czyli wprowadzamy systematycznie duchowe prawidła na temat łaski do naszego umysłu. Czyli czytamy o łasce, rozmyślamy o łasce, słuchamy ludzi, którzy mówią o łasce, mówimy rzeczy na temat łaski, unikamy mówienia rzeczy, które są kontra łasce, nie słuchamy rzeczy kontra łasce i nie czytamy rzeczy kontra łasce. Przesycamy umysł duchowymi prawidłami związanymi z łaską, czyli niezasłużoną przychylnością Boga dla nas i Bożymi zdolnościami w nas. I element przyobleczenia, czyli to jest element, kiedy krok po kroku wchodzimy w kolejne przestrzenie doświadczania łaski. To są takie przestrzenie, wchodzimy coraz bardziej, żyjemy w wyniku działań tej łaski. Czyli zwlekamy, przemieniamy umysł duchem i przyoblekamy. I to jest ta nasza podróż tutaj na ziemi. Wychodzimy w łasce. Chodzimy w łasce. Żyjemy w łasce. I kończywszy tutaj tą myśl, Kolosan 3:9-11. Kolosan 3:9-11. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkim. Widzimy, że oni zwlekli, oni przyoblekli, więc widzimy, że taka sytuacja tutaj następuje, ale widzimy też, że jest, bo jest to wzorzec, ponieważ skoro oni mogli, to każdy może, prawda? Ale tutaj jest jeszcze dalej pokazana jakby informacja, ta Pawłowa mówi, a teraz dbajcie o to, żeby w tym przyobleczeniu ustawicznie trwać. Czyli nigdy nie wycofujcie się z systemu łaski. Nie uznawajcie siebie za takiego czy za innego. Wiecie, na przykład ja mieszkam w Polsce, jestem Polakiem, ale ja w ogóle nie czuję się Polakiem. Ja w ogóle nie mam żadnych jakby skłonności propolskich. Jestem Polakiem, ale gdybym był, żył, nie wiem, w Kongo, to bym był gościem z Kongo. Ok? Rozumiesz? W ogóle nie mam żadnego parcia na narodowość. Nie mam też żadnego parcia na jakiś poziom społeczny. Nie mam parcia na nazywnictwo. Nie identyfikuję się ani z ruchem katolickim, ani protestanckim, ani prawosławnym, ani z żadnym w ogóle jakimś ruchem ogólnie przyjętym jako jakieś takie globalne prawidło. Czasami ktoś pyta, kim ty jesteś? Ja mówię, ja wiem, kto ja jestem po prostu. Taki sobie jestem gość, co ma diabła ciągle dość. Nie wiem, po prostu jakoś, nie wiem. Bo taką mam bluzkę z wykrzyknikiem wielkim, to teraz na przykład tak sobie myślę, bo teraz jestem głosem. Jestem głosem wołającego na pustyni. Johnny Baptist po prostu na przykład mogę być. Ja jakkolwiek mogę być kimkolwiek, bylebym chodził w łasce. Rozumiecie? To jest bardzo ważna kwestia. Ja więc nie ma tutaj, ten werset, który czytałem na końcu, tutaj nie ma jakby takiego miejsca, żeby człowiek łaski, on się cofał w jakiś system, żeby się nazywał jakoś. Rozumiesz? Tam ciebie niech nazywają jak chcą, ale ty nazywaj siebie, tak, człowiekiem łaski. Po prostu musisz przesiąknąć tym myśleniem. To jest niezmiernie ważna rzecz. Reasumując, łaska doprowadza do tego, że stajesz się nowym człowiekiem, że nowa Boża natura w tobie powstaje raz na zawsze, bo natury niestety nie można już Bożej cofnąć. Tą starą można było cofnąć, tej nowej nie można. Więc ta natura już jest na zawsze. Jesteś człowiekiem, który żyje w tym systemie łaski i teraz chodzi o to, żebyś się w to wdrożył,
bo inaczej to będziesz po prostu człowiekiem, który sam siebie oszukuje, czyli będziesz żył w jakimś strasznym konflikcie, rozumiesz? No nic gorszego jak chrześcijanin żyjący w konflikcie w ogóle, w tym konflikcie pod tytułem, że no tak, ja mam nową naturę, żyję z łaski, ale jednak bym się tu kurczę troszkę postarał, albo jednak mi troszkę nie wychodzi i tam inne te pierdoły oparte na tym, że mogę lub nie mogę. Rozumiesz? Odrzuć system samooszustwa, uznaj się za nowego człowieka, zacznij myśleć myśleniem nowego człowieka, mówić słowami nowego człowieka, nie zwracaj uwagi na to, że gdzieś tam sobie jeszcze upada dusza twoja czy ciało, kiedy upadniesz to wstawaj, korzystaj z krwi i znowu wchodź w system życia z łaski. W ten sposób żyj i w ten sposób funkcjonuj. Przyjaciele, chciałem, żebyśmy się pomodlili. Dobry Ojcze, dziękuję Ci za to, że mogliśmy słuchać wszyscy tego Słowa. Ja modlę się o tych ludzi, Ojcze, którzy przyjmowali teraz Twoje Słowo jako Twoje Słowo, że ich otwarte serca spowodowały, że to Słowo wpadło w nich, Ojcze, jak kamień w wodę. Ojcze, ja modlę się teraz, aby było wśród tych ludzi głębokie poruszenie w ich duchu. Niech to uderza w ich psychikę, niech to wprowadza ich na coraz wyższy poziom zrozumienia Twojego serca. Niech przestrzeń łaski będzie poszerzona w nich, Ojcze, i niech oni żyją w niej i przenoszą się na coraz większe poziomy, Ojcze. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. W imieniu Jezusa. Amen.